Witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji dotyczącej festiwalu grudziąckich zespołów GRUROCK. W konferencji udział biorą wiceprezydent naszego miasta Grudziądza, pan Szymon Gurbin. Dzień dobry. Matylda Ciborowska, jest to wokalistka z zespołu Melisa. Dzień dobry. Oraz pan Bartosz Iwiś Iwicki, wokalista zespołu Bastard Brothers. Witam serdecznie. Chciałbym wszystkich serdecznie Grudziądzan zaprosić na ten pierwszy festiwal grudziąckich zespołów muzycznych, zespołów rockowych, nie tylko rockowych, bo też i bluesowych, i cięższych odmian rocka. Ta pierwsza edycja skupiająca w sobie łącznie 14 zespołów. Ja nie będę wszystkich teraz wymieniał, nie sposób jest wszystkich wymienić, natomiast wśród tych zespołów są i zespoły naprawdę już będące żywymi legendami naszego miasta i zespoły, które działają też od jakiegoś czasu, od kilku lat, ale też te zespoły, które są najmłodsze, zespoły złożone z nastolatków, pełnych pasji, ale jeszcze doskonalących swoje szlify muzyczne. Ta impreza odbędzie się tutaj, na Marinie, na scenie, na jednej scenie właśnie przez dwa dni. I to będzie 16 oraz 17 września w godzinach popołudniowych. W piątek 16 rozpoczęcie będzie o 17.30, a w sobotę rozpoczynamy granie od godziny 17. Impreza jest sfinansowana przez miasto Grudziądz, czyli podziękowania tutaj dla prezydenta Grudziądza, pana Macieja Glamowskiego. Wykonawcą imprezy będzie Centrum Kultury Teatr, a wsparcie również otrzymaliśmy, miejsce otrzymaliśmy dzięki naszej grudziąckiej marynie. Cel imprezy jest taki, żeby skupić w sobie wszystko, co mamy najlepsze, jeśli chodzi o granie zespołowe, zespoły nasze grudziąckie. To, żeby oni się ze sobą, żeby środowisko się scaliło, chociaż jest scalone, ale żeby się ze sobą skonsolidowało, żeby się ze sobą spotkało. Rzadko tak bywa, żeby były takie okazje, żeby wszyscy stanęli na jednej scenie, a tutaj właśnie o to chodzi, żeby oni się ze sobą wszyscy bardziej zaprzyjaźnili, też żeby się wymieniali swoimi doświadczeniami, żeby ci młodsi mogli skorzystać z doświadczenia tych starszych, a ci starsi zobaczyli w cudzysłowie, kto im tam depcze po piętach, i żeby zobaczyli, jak się rozwijają ci najmłodsi, jakie teraz obecnie też są jakby trendy muzyczne wśród nich. To jeśli chodzi o samych wykonawców, a jeśli chodzi o odbiorców, i myślę, że to jest bardzo ważne dla Grudziądzan, że odbiorcy muzyki, fani muzyki będą mogli w jednym miejscu, w takim skupionym czasie po prostu móc się zapoznać, posłuchać tego, co się dzieje, a jak się okazuje, dzieje się bardzo dużo. Mi się udało dodzwonić, skontaktować do 19 zespołów, odezwało się 14, co uważam za bardzo dobry rezultat. I na pewno Państwo doświadczą wiele dźwięków, wiele dobrego rocka, dobrej muzyki i wiele też właśnie przeżyć artystycznych. Teraz przekażę głos panu wiceprezydentowi Szymonowi Gurbinowi. Otrzymałem sygnały ze strony różnych przedstawicieli środowiska muzycznego w Grudziądzu, że jest taka potrzeba, żeby ludzie związani z muzyką mogli gdzieś zaistnieć publicznie, żeby mogli pokazać to, co robią, żeby ta ich pasja miała szansę bycia przedstawioną mieszkańcom. I kiedy o tym pomyślałem, stwierdziłem, że najlepszym adresem, pod którym można porozmawiać, co z takim problemem zrobić, jest pan Maciej Gburczyk, bo to jest człowiek osadzony głęboko w grudziąckiej kulturze, ale też profesjonalnie związany z muzyką. A Maciej potraktował sprawę bardzo poważnie. Co więcej, powiedział, że już od dawna o czymś takim myśli. I po kilku dniach przyszedł z gotowym pomysłem nie tylko na jakiś jednorazowy koncert, ale na festiwal. I to taki festiwal, który jest otwartą formą, która ma w przyszłości rozwijać się jeszcze bardziej. I tutaj jestem za to panu Maciejowi Gburczykowi bardzo wdzięczny. Dla mnie to jest
doskonała okazja, żeby miasto zainwestowało w nie tylko młodych ludzi, utalentowanych ludzi, ale w doskonałych muzyków, których okazuje się mamy w Grudziądzu naprawdę bardzo wielu. I tutaj za mną stoją przedstawiciele już takich bardziej doświadczonych zespołów muzycznych jak Bastard Brothers i powiem Państwu, że z dumą słuchałem jednej z ogólnopolskich stacji radiowych i nagle słyszę zapowiedź, a teraz przed Państwem zespół Grudziądza, z Grudziądza Bastard Brothers, świetna muzyka. I dla nas, dla miasta, to są po prostu ambasadorzy naszej grudziąckiej kultury. Ale tutaj zaraz obok jest przedstawicielka już takich, nie mogę powiedzieć najmłodszych muzyków, bo już jednak muzyków dojrzałych, ale jednak zaczynających taką swoją muzyczną karierę, ale też widziałem, jakie emocje zespół Melisa potrafi wyzwolić w publiczności, kiedy występują na scenie. I wtedy, kiedy widzę takie rzeczy, kiedy widzę, jaki potencjał mamy w Grudziądzu właśnie na scenie muzycznej, to serce rośnie i dla mnie z perspektywy urzędnika miejskiego to jest wyraźny sygnał, że w to trzeba zainwestować, bo to buduje też markę Grudziądza i daje naszemu miastu naprawdę takiego fajnego, kulturalnego kopa. Jeszcze raz wrócę do pana dyrektora artystycznego festiwalu, Macieja Gburczyka. Cieszę się, że on potraktował tę sprawę bardzo poważnie, że ma w głowie pomysł na taką otwartą formułę tego festiwalu, że to będzie nie tylko będą, z tego co wiem, występy przed publicznością, ale to będzie obudowane również ich stroną internetową i całą masą fajnych pomysłów, które Państwo jako mieszkańcy będą otrzymywali kolejnymi dawkami w przyszłości, ale zaczynamy od tego, co będzie już niebawem tutaj na Marinie, na scenie. Myślę, że to będzie dużo fajnych emocji i dużo fajnych muzycznych, kulturalnych wrażeń. I chciałbym przekazać, oddać głos tym, którzy właśnie będą dokazywać, że tak powiem, na tych scenach, na tej scenie. Mamy tutaj dwóch przedstawicieli i poprosiłbym teraz o głos pana Bartosza Iwisia Iwickiego, wokalistę, frontmana, lidera, można powiedzieć, zespołu Bastard Brothers. Dzień dobry, witam, cześć. Dzieje się, jak powiedział Maciej, to dzieje się na przynajmniej dwóch poziomach. Dla mnie, z mojej perspektywy, w ogóle to jest niesamowite uczestnictwo w czymś takim i dziękuję za tę możliwość. Dzieje się na dwóch poziomach, ponieważ po pierwsze oddolnie widać na tym plakacie pięknym, że w krótkim czasie udało się zaprosić 14 zespołów, czyli to jest, proszę Państwa, duże przedsięwzięcie, 14 zespołów i wszystkie te zespoły są z Grudziądza. Jest niesamowite. Proszę pamiętać, że każdy ten zespół to jest historia, to są przyjaciele, to są sale prób, to są spotkania, to jest niebywała, przepiękna możliwość do spotkania się z tymi wszystkimi ludźmi, bo każdy z nas żyje swoim zespołem i dla nas to jest cudowna sprawa móc się spotkać, wymienić doświadczeniami, ale też spotkać się z naszymi przyjaciółmi, których serdecznie zapraszamy. No i teraz drugi poziom, ponieważ dzieje się oddolnie, jest odpowiedź. Maciej Gburczyk, niesamowita sprawa. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Kochani, to jest dwudniowy festiwal. Dwudniowy festiwal, profesjonalnie przygotowany, z całą oprawą, jeżeli chodzi o media społecznościowe i tak dalej. To jest naprawdę niesamowita sprawa i to będzie piękne, to będzie naprawdę piękne doświadczenie wziąć udział w czymś takim. No, a od siebie to dodam, że naprawdę fajnie jest, ja jestem stąd. Nie mam innego domu, jestem z Grudziądza i dorastam przesiąknięty muzyką. Nie wiem, zacząłem koncertować mając 15-16 lat. Całe życie artystyczne związane jestem z Grudziądzem i jak zobaczyłem listę zespołów, że spotkam się zarówno ze starszymi kolegami, jak i z świetnymi, rokującymi muzykami młodymi, z którymi mamy świetny kontakt,
No to po prostu nie ukrywam też, że jestem wzruszony i nie mogę się doczekać. I dziękuję jeszcze raz za taki pomysł. Cieszę się, że możemy w tym uczestniczyć i zapraszam wszystkich gorąco. Grurok 16-17, nie może was zabraknąć, a teraz przed państwem Matylda z zespołu Melisa, który moim zdaniem jest po prostu niesamowity. Dzięki. Dzień dobry, witam. Myślę, że Iwiś już wyczerpał temat odnośnie samego festiwalu. Mogę jedynie powiedzieć w imieniu swojego zespołu, w imieniu młodego zespołu, który rozpoczął swoją działalność w czasach COVID-u, w czasach smutnych, kiedy kultura nie radziła sobie zbytnio w świetle publicznym, że jesteśmy bardzo wdzięczni, że miasto umożliwia nam, żeby się pokazać, żeby udowodnić, że młodzi ludzie też działają, że uzupełniamy tą kulturę i że jesteśmy w stanie pokazać też coś fajnego. Dziękujemy też bardzo za umożliwienie nam tego właśnie kontaktu ze starszymi pokoleniami, z bardziej doświadczonymi muzykami. Niesamowicie dużo się nauczyliśmy dzięki właśnie takim kontaktom i bardzo, bardzo dziękujemy, że dostaliśmy więcej takich możliwości.